Szanowni Państwo, wszyscy zgromadzeni na tym naszym spotkaniu, ja chciałbym zwrócić się do Rosjan. Otóż Rosjanie, nie okupujcie Ukrainy. Rosjanie, może ktoś tam nas słyszy w Kaliningradzie. Chyba słyszą. Nie dokonujcie inwazji Ukrainy. Zwracam się do matek, do żon Rosjanek, tych żołnierzy, którzy są już na Krymie, którzy może w garnizonach szykują się do inwazji. Dzwońcie do swoich synów, mężów i mówcie do nich. Nie zabijajcie. Nie dajcie się też zabić. Nie czyńcie zła. Rosjanie, nie wierzcie w propagandę waszego prezydenta Putina. Nie wierzcie, że Ukraińcy tam w Kijowie, którzy protestowali, którzy wygonili swego prezydenta, który okazał się gangsterem, nie wierzcie, że ci ludzie, którzy tam protestują, to są najemnicy z Zachodu, którzy tam są za pieniądze i pod wpływem narkotyków i alkoholu. Nie wierzcie, że to są bandyci, nacjonaliści, jacyś tam banderowcy. Pamiętajcie, jesteście oszukiwani przez prymitywną, złą, stalinowską propagandę, która sieje nienawiść, dzieli ludzi, przeciwstawia ich. A władza wasza chce właśnie bronić Rosjan poza granicami Rosji. Rosjanie, może nas ktoś tutaj usłyszy. Otóż zobaczcie, Polacy i Ukraińcy są razem, mimo krzywd, często wrogości w przeszłości. Możliwe jest pojednanie, zapomnienie tego, co złe, pamiętanie tego, co dobre, zasypywanie rowów nienawiści. Pamiętajcie o tym, że Putin chce wykopać rów nienawiści, który was oddzieli. A przecież przez wieki żyliście razem w jednym państwie. Nieważne, że to było państwo carów czy Związku Radzieckiego. Dlatego jesteście wymieszani. 10 milionów Rosjan żyje na Ukrainie, a 6 milionów Ukraińców żyje w Rosji. W tym prawie milion w samej Moskwie. Nie dajcie się sprowokować do konfliktów. Pamiętajcie, że oni chcą wywołać prowokacje i konflikty. Dlatego zajęli ten Krym. I my tutaj chcemy dać świadectwo prawdzie. Solidarności. Tutaj była pani z napisem Solidarności. My nie chcemy się dać skonfliktować. Pamiętajcie, Rosjanie, to nie jest tak, że was tutaj wszyscy nienawidzą. To nieprawda. My nienawidzimy, my kochamy naród rosyjski, ale nie godzimy się na tych, którzy na wrogą, kłamliwą propagandę tych, którzy wami rządzą.